Pewnie nie tylko kierowcy znają doskonale ten znak. To jest znak, który mówi nam o tym, że ulica jest jednokierunkowa. To znaczy, że możesz pojechać tylko w jedną stronę, żeby dojechać do wyznaczonego sobie celu. Jesteśmy na jednej z takich ulic jednokierunkowych w Łosicach. Dlatego, żeby zobaczyć jedną ważną rzecz. No tak, jesteśmy nocą. Tak jak ostatnio z Dominikiem postanowiliśmy jeszcze trochę pokręcić się po ulicach naszego miasta. Jesteśmy tu, żeby zobaczyć jedną ważną rzecz. To, czym też mówił święty Jan od Krzyża. Że tak naprawdę w życiu duchowym kierunek jest jeden. Od Pana Boga do człowieka, do mnie. To Pan Bóg nas szuka. To Pan Bóg wychodzi do nas ze swoimi duchowymi darami. I być może dzisiaj, gdy ktoś z nas, ktoś z was zastanawia się, dlaczego Pan Bóg postawił mnie w mojej nocy, dlaczego przeżywam cierpienie, dlaczego zmagam się z grzechem, no właśnie może po to, żebyś zrozumiał, że kierunek miłości jest jeden, Pana Boga do ciebie. Pan Bóg postawił cię być może dzisiaj w takiej ciemnej nocy, żebyś każdy z nas zrozumiał jedną ważną rzecz, że ktoś mnie szuka, ktoś ciebie szuka, ktoś tak bardzo kocha, że chce być z tobą. Dlatego też czasami tak wygląda droga, moja droga, że ja nie mogę nic zrobić, pod prąd nie mogę pójść, muszę czekać, aż ktoś po mnie przyjdzie. Widzimy za moimi plecami, widzicie kościół nasz parafialny świętego Zygmunta w Łosicach. Szukamy często drogi do różnych celów, żeby być bliżej kościoła, ale nie kościoła jako budynku, ale być bliżej kościoła jako wspólnoty. Idźmy więc w stronę kościoła, czyli w stronę człowieka, w stronę Pana Boga. Zawsze też z tym przekonaniem, że On jednak lepiej zna drogę do mnie niż ja do Niego samego.